tym filmie zajmiemy się rozwiązywaniem zadań obliczeniowych. W arkuszach maturalnych każdego roku znaleźć można zadania, których rozwiązanie wymaga wykonania wielu czynności złożonych, powiązania danych z szukanymi, odwołania się do wzorów chemicznych i do umiejętności ich przekształcania, a także do wykonania obliczeń chemicznych i podania wyniku z odpowiednią dokładnością i odpowiednią jednostką. Radzenie sobie z tego typu zadaniami to jedna z podstawowych umiejętności, którą powinien posiadać przyszły maturzysta. Przyjrzyjmy się zatem bliżej zadaniu 31 z egzaminu nowej matury z maja 2015 roku. Jest to zadanie, które dla wielu zdających egzamin okazało się trudne. Tym bardziej warto pokazać, jak prawidłowo je rozwiązać. Celem tego zadania było obliczenie pH wodnego roztworu kwasu etanowego. W treści zadania czytamy ponadto, że roztwór, którego pH mamy obliczyć, ma stężenie 6% masowych oraz gęstość wynoszącą 1 g na centymetr sześcienny. Są to dane, z których będziemy korzystać, rozwiązując zadania. Warto w tym momencie przypomnieć, że aby obliczyć wartość pH roztworu, konieczna jest znajomość stężenia molowego jonów wodorowych. pH, zgodnie z definicją, to przecież nic innego jak ujemny logarytm ze stężenia tych jonów w roztworze. Dokładnie rzecz ujmując, powinniśmy mówić o stężeniu jonów hydroniowych, H3O+, w roztworze. Niemniej w celu uproszczenia naszych rozważań pozostaniemy przy takim formalizmie, który nie wpłynie na poprawność naszego rozwiązania. Aby poprawnie rozwiązać zadanie, konieczne jest także uświadomienie sobie, że kwas etanowy, czyli znany nam wszystkim kwas octowy, w roztworze wodnym jest słabym elektrolitem. Oznacza to, że w roztworze dysocjacja tego kwasu opisana jest stałą równowagi. Jej wartość należy znaleźć w karcie wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych, którą w trakcie egzaminu dysponuje każdy zdający. Kartę tę można pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Znaleziona w tablicach wartość stałej dysocjacji kwasu etanowego wynosi 1,8 razy 10 do minus 5. Mamy już wszystkie dane. Wiemy także, czego szukamy. Jesteśmy zatem gotowi, aby rozwiązać zadanie. Zacznijmy od uświadomienia sobie faktu, że zgodnie z prawem działania mas, stała dysocjacji związana jest ze stężeniami molowymi jonów i kwasu niezdysocjowanego w roztworze, a te zależą w sposób oczywisty od początkowego stężenia kwasu, stężenia molowego, którego nie znamy. I właśnie od tego zaczniemy nasze rozwiązanie. Aby policzyć to stężenie, wykorzystamy definicję stężenia procentowego. Jeśli wiemy, że roztwór kwasu ma stężenie 6% masowych, to oznacza, że w 100 g roztworu jest 6 g kwasu octowego. Wykorzystując znajomość gęstości roztworu, która jest stosunkiem masy roztworu do jego objętości, łatwo możemy policzyć objętość, jaką zajmie roztwór o masie 100 g. Wyliczoną objętość, którą otrzymaliśmy w centymetrach sześciennych, zamieniamy następnie na decymetry sześcienne, bo przecież objętość w tych jednostkach będzie nam potrzebna do wyliczenia stężenia molowego roztworu kwasu. Po wyliczeniu masy molowej kwasu octowego, która wynosi 60 g na mol, łatwo możemy wyliczyć, jaką część mola stanowi 6 g tego kwasu. Teraz pozostaje nam obliczenie stężenia molowego kwasu, które wynosi 1 mol na decymetr sześcienny. Gdy znamy już stężenie molowe kwasu, możemy zająć się policzeniem stężenia jonów wodorowych w roztworze tego kwasu. Pamiętamy przy tym, że stężenie jonów wodorowych nie jest równe stężeniu kwasu, gdyż kwas ten jest słabym elektrolitem, w którym stężenie jonów oraz stężenie niezdysocjowanego kwasu związane są ze sobą stałą równowagi. Napiszmy zatem wyrażenie na tę stałą. Wiemy ponadto, że stężenie jonów wodorowych w roztworze kwasu jest takie samo jak stężenie jonów octanowych, a stężenie równowagowe niezdysocjowanego kwasu jest równe stężeniu początkowemu kwasu pomniejszonemu o stężenie jonów wodorowych. Uwzględniając to wszystko, a także pamiętając, że stopień dysocjacji tego kwasu alfa jest mniejszy niż 5%, co było wyraźnie zaznaczone w treści zadania,
I co pozwala nam założyć, że stężenie kwasu, który nie uległ dysocjacji, jest w przybliżeniu równe stężeniu początkowemu kwasu, otrzymujemy wyrażenie na stałą dysocjację kwasu octowego, z którego w łatwy sposób można wyliczyć stężenie jonów wodorowych w roztworze tego kwasu. W tej chwili pozostaje nam już tylko obliczenie wartości pH. Musimy wyliczyć wartość ujemnego logarytmu ze stężenia jonów wodorowych. W tym celu konieczne będzie powtórne skorzystanie z karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych. Będziemy szukać tym razem wartości logarytmów dziesiętnych. Konieczne będzie dokonanie także kilku operacji matematycznych, które pozwolą poprawnie obliczyć wartość logarytmu. Pamiętamy, że logarytm z iloczynu jest sumą logarytmów. Zauważamy również, że w karcie znajdują się wartości logarytmów w zakresie od 0 do 1, podane z dokładnością do 1/100. Musimy zatem wartość stężenia jonów wodorowych zapisać w taki sposób, aby można było skorzystać z tablic, którymi dysponujemy. Wartość 4,24 razy 10 do minus trzeciej zapisujemy zatem jako 0,424 razy 10 do minus drugiej i dodatkowo zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku, otrzymując wartość 0,42 razy 10 do minus drugiej. Teraz już łatwo obliczyć wartość logarytmu z otrzymanej wcześniej wartości stężenia jonów wodorowych, która wynosi 2,377. To jednak nie koniec. W poleceniu do zadania czytamy bowiem: wynik końcowy zaokrągli do pierwszego miejsca po przecinku. W tym miejscu warto bardzo wyraźnie powiedzieć, że poprawne zaokrąglanie wyników na każdym etapie wykonywania obliczeń to bardzo ważna umiejętność, którą musicie opanować. W wielu zadaniach, zwłaszcza tak złożonych jak to, okazuje się, że nawet drobny, jak się wydaje, błąd w zaokrąglaniu wyników pośrednich może skutkować otrzymaniem zupełnie innej wartości wyniku końcowego w porównaniu z wynikiem otrzymanym w efekcie stosowania poprawnych zaokrągleń. Zdarza się czasem, że otrzymane wyniki będące konsekwencją przyjętych wcześniej zaokrągleń pozbawione są sensu fizycznego. Pamiętajcie więc o tym, aby przypomnieć sobie i stosować zasady poprawnego zaokrąglania liczb. Z pewnością pomocną będzie konsultacja z nauczycielem matematyki, do której serdecznie zachęcam. W naszym przykładzie wartość 2,377 po zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku wynosi 2,4 i to jest poprawna odpowiedź. Przyjrzyjmy się teraz przykładowym rozwiązaniom zdających oraz ocenom, jakie otrzymali oni za rozwiązanie omawianego zadania. Analiza rozwiązania przedstawionego na tej planszy pozwala stwierdzić, że zdający poprawnie obliczył wartość stężenia molowego kwasu, a także poprawnie, stosując uproszczone prawo rozcieńczeń Ostwalda, wyliczył stopień dysocjacji kwasu i także stężenie jonów wodorowych w roztworze kwasu. Warto tutaj nadmienić, że otrzymana przez zdającego wartość stopnia dysocjacji jest mniejsza niż 5%, co dodatkowo potwierdza słuszność użycia uproszczonego wzoru prawa rozcieńczeń Ostwalda. Zdający wie także, co to jest pH roztworu. Niestety nie poradził sobie z jej wyliczeniem. Za swoje rozwiązanie zdający otrzymał 1 punkt na 2 możliwe do zdobycia. Zastosowano bowiem poprawną metodę rozwiązania zadania, ale nie otrzymano wyniku liczbowego. Za rozwiązanie zadania, które przedstawiono na tej planszy, zdający otrzymał także 1 punkt. Otóż zdający zastosował poprawną metodę, obliczył bowiem stężenie molowe kwasu, a także stężenie jonów wodorowych i w końcu policzył wartość pH, a otrzymaną przez siebie wartość pH zaokrąglił do jednego miejsca po przecinku. W swoim rozwiązaniu zdający popełnił jednak błąd rachunkowy, gdyż błędnie policzył wartość stężenia molowego kwasu, które wynosi 1 mol na decymetr sześcienny, a nie 0,1 mol na decymetr sześcienny, jak w rozwiązaniu zdającego. Mam nadzieję, że jest już dla Was jasne, jak poprawnie rozwiązać analizowane zadanie. Otrzymanie poprawnego wyniku w tym przypadku związane było z powiązaniem danych z szukanymi, wykonaniem odpowiednich obliczeń chemicznych, a przede wszystkim odwołaniem się do swojej wiedzy chemicznej. Zadania obliczeniowe to
To jedne z najtrudniejszych zadań, które pojawiają się na egzaminie maturalnym, a umiejętność ich rozwiązania jest kluczową dla każdego maturzysty.